początek bardzo serdecznie Państwa powitać. Zobaczmy tutaj na wspaniałego koncertu. A myślę, że tak będzie, bo jest to koncert wyjątkowy. Czas śpiewania kolęd łączył się. Kolędy zostały też po to wymyślone. Każdy człowiek, który nie szuka, wykonuje, który nie śpiewa, coś, żeby się w nim zmieniło, żeby połączyło ludzi, żeby przypomnieć sobie ważne wydarzenie z narodzenia Pana Jezusa. I dlatego nie jest to tylko zwykły koncert, bo zwykły koncert jest wtedy, kiedy człowiek, artysta chce przekazać to, co się nauczył w sposób jak najlepszy. To dzisiaj wystąpią przed nami młodzi artyści, bardzo utalentowani. I pokażą to, co Pan Bóg działał, jak im kształtował. Ale oprócz nich będzie działał też Pan Jezus. W nich i w każdym z nas, którzy będziemy tych wspaniałych kolesów. Bardzo serdecznie na początku witam Pana Starostę, Prezydenta. Witam wszystkie władze różnych szczebli. I na Was, bracia i siostry, którzy przybyliście na ten koncert. Chcielibyśmy w ciszy wysłuchiwać wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które będą przekazane. Nadzieja czy rozpacz? Gdyby nie było nadziei, byłaby rozpacz. Albo nadzieja, albo rozpacz. Dzisiejszy koncert niesamowite wrażenie odniósł na mnie. To koncert, który zmusił do myślenia, zmusił do refleksji, zmusił do głębokiego przemyślenia swojego życia, jak i również wyciągnięcia pewnych wniosków na przyszłość. To cudowne chwile, naprawdę cudowne chwile, oderwanie się od rzeczywistości, wprowadzenie się naprawdę w głęboki nastrój zadumy i refleksji. Podsumowanie minionego roku, kolędy nietradycyjne, wręcz takie, które rzadko się słyszy, ale jak wspaniale wykonane. Nie sposób znaleźć słowa, by tej młodzieży podziękować, by znaleźć słowa, żeby ich wynagrodzić, docenić to, co zrobili. Wspaniałe talenty. Cieszę się, że taka właśnie młodzież jest w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, w drugim liceum i w pierwszym liceum. Gratuluję im wielkiego sukcesu. Obiecuję, że trzeba ich wesprzeć w tych działaniach, bo takie inicjatywy trzeba nagradzać. Jestem pod wielkim wrażeniem i na pewno długo, długo tego koncertu nie zapomnę. Oh,
by także nasz czas stał się wolny od potrzeb męczeństwa. Zginamy kolana przed ofiarą męczenników, ale zrobimy wszystko, by nowe tysiąclecie nie było już tysiącleciem lat nowych męczeństw, lecz stało się tysiącleciem wcielającym dobro i rozjaśniającym prawdę wyznawców. Wiąże się jakiś swoisty rys osobowości tego człowieka.